Cześć, witajcie z tej strony Demo i zapraszam na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w The Last of Us. I ostatnio poznaliśmy Ellie, którą musimy się teraz zaopiekować. Nie wiem dokładnie, cóż takiego my tutaj mamy zrobić. Oj. Słyszałam strzały, ale... Ale się tego nie spodziewałaś raczej, no. Świetliki. Chodźmy stąd, inaczej skończymy agonii. O, coś tutaj jest. Okej, ty tu rządzisz. Kolejny nieśmiertelnik świetlików jest nasz, już chyba drugi. Ciekawe, ile jest ich w ogóle w grze. Filip Liu 000105. Odwróćmy. No i to jest oczywiście symbol świetlików. Nieśmiertelnik, jaki nosili członkowie oddziałów świetlików. Dobra. Tak, możemy go sobie zobaczyć. Okej. Okay. Nie, bardzo fajnie. Tutaj Naughty Dog bardzo często daje tego typu jakieś znajdźki. No w Uncharted to były te jakieś statuetki, jakieś skarby po prostu poukrywane. A tutaj mamy nieśmiertelniki, przynajmniej do tej pory. Takie coś tylko znajduję. Mam nadzieję, że dobrze idzie. Okej. Okay. Nie wiem, czy w tym kierunku powinienem zmierzać. No ale dobra. Skoro Ellie nie protestuje. Może tutaj co? No chyba tędy powinniśmy raczej iść niż tam. Tędy. Dokładnie. Dzięki Joel za odpowiedź. Oj. A to dobrze, że się o tym przekonuje dopiero teraz, a nie jakbyśmy się gdzieś skradali, że warto oczywiście też pod nogi patrzeć, nie? Na przykład fajnie to było zrobione w metro, że jak nie dopnęliśmy na rozbite szkło, to po prostu zostaliśmy wykryci. No i na przecież. Nasze śmierci zgłaszają podejrzane zdarzenia. No. Słuchajcie, to mnie rozbraja. Ja się skradam tutaj, tak dla klimatu, żeby nic mnie tutaj nikt nie zauważył, a ona sobie idzie. No idę przecież spokojnie. Okej, okay, dobra. Skoro to nie jest konieczne. Okej. Okay. Jak jest godzina policyjna, to naprawdę lepiej nie wychylać się teraz. Dokąd idziemy? Tamtędy dostaniemy się do północnego tunelu. No dobra, ale jak tam wejdziemy? Daj mi chwilę. No, coś trzeba znaleźć zdecydowanie tutaj do wejścia. A, no proszę, jest śmietnik. Chyba z tej strony lepiej, nie? No właśnie. No, co jest? Już myślałem, że nie masz tyle siły. Ha. A, spokojnie, to bez znaczenia w sumie. Z której strony? Okej. Okay. No i ustawmy go w ten sposób. Dobra, no wskocz Joel. I Ellie to sobie wciągniemy, myślę, bez problemu. Może sama sobie poradzi w sumie? Zobaczmy. No, wskakuj. Dobra, no to cześć. No idzie tutaj czy nie? A, idzie. Ej, nie mówcie, że ona sama tutaj wejdzie. Okej. Okay. Dobra, nie doceniłem jej za bardzo. Tak. Nie da na rzecz? Zdarza się. Nie, to mój debiut. Niechlubny. A tak swoją drogą, to co cię łączy z Marlin? Nie wiem, no. Koleżanką. Koleżanką? Kumplujesz się z przywódczynią świetlików. Ile ty masz lat? 12? Znała moją mamę, opiekowała się mną. I mam 14 lat, jeśli cię to w ogóle interesuje. No, to jak na... Są twoje rodzice? Na 14-latkę to głos jej trochę nie pasuje. Odeszli. Dawno temu. Czyli zamiast siedzieć w szkole, postanowiła się zwiać i dołączyć do świetlików. Mam rację? Słuchaj, jeśli myślisz, że powiem ci, czemu mnie przemycasz, to się mylisz. Wiesz, za co lubię swoją pracę? Za to, że nie muszę wiedzieć takich rzeczy. Szczerze powiedziawszy, wasze plany latają mi koło tyłka. Świetnie. Też tak myślę. No, i koniec. Widzę, że cię... Rozmowa to ona za bardzo nie będzie. Cóż, tutaj wygląda, jakbyśmy mieli chyba przez to okno wyskoczyć. Ale to raczej nie byłby pomysł najlepszy. Czuję, że ktoś tutaj zaraz mi wyskoczy z rogu. To jest fajne. Takie skupienie, że musimy chwilę pocelować, bo jak
Wchodzimy. To bardzo jesteśmy niecelni. Co tutaj? Co ty wyrabiasz? Odpoczywam. A ja co mam tutaj robić? Na pewno coś sobie znajdziesz. Masz zepsuty zegarek. Mamrotałeś coś przez sen. Nie cierpię koszmarów. Tak, ja też. Wiesz co? Nigdy nie byłam tak blisko tego. Popatrz, jak tu ciemno. Chyba już nie może być gorzej. Prawda? Czego chciały od ciebie te świetliki? Hej, przepraszam, że tak długo. Ci cholerni żołnierze są wszędzie. Co z Marlin? Przeżyję. Widziałam sporo towaru, naprawdę sporo. Wchodzimy w to? Tak. To chodźmy. Uważasz, że to trochę dziwne, że zlecili nam tę robotę? Marlin chciała sama przeszmuglować małą, ale sytuacja zmusiła ją do wybrania nas. Straciła dużo ludzi, nie miała wyboru. Mam nadzieję, że ktoś z nich żyje i nam zapłaci. Na pewno. Możemy jeszcze porozmawiać? A. Okej. Okay. Chodźcie. No, chodźcie. Co my tutaj mamy? Musimy to odpalić. Aha, dobra. Raz, dwa, trzy. Aha, tu jeszcze coś musimy zrobić. Kto będzie tam na nas czekał? Ponoć grupa świetlików przyszła po nią aż z innego miasta. Musi być kimś ważnym. Kim ty właściwie jesteś? Córką jakiejś szychy czy coś takiego? Coś w tym rodzaju. Ile to jeszcze potrwa? Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, za kilka godzin dotrzemy na miejsce. Eli, jak tylko stąd wyjdziemy, masz się nas słuchać i nie oddalać. Tak, oczywiście. Kilka godzin, powiadasz. Okay. Wejdź na górę i sprawdź, czy droga wolna. Dobra, możemy iść, wychodź. Chodź, mała. Patrz pod nogi. Ten deszcz nam nie pomaga. O, rany. Wyszłam na zewnątrz. Nie no, deszcz może właśnie być dobry, bo... Nie będzie słychać naszych kroków, to po pierwsze, a po drugie widoczność będzie słabsza, nie? Więc jeśli chodzi o tak jakieś przeszmuglowanie kogoś, czy tam po prostu przejście obok, niepostrzeżenie, no to jest bardzo dobra okoliczność chyba. Tak myślę. Kurde. Coś tu będzie? Nope. Aha, no tak. To jest przejście nasze. Chyba. Mhm. Nic nie ma.
O kurde. Tylko bez numerów. Ruchy. Odwróć się, na kolana. Z dwóch stron nas zaszli jeszcze. Sprawdź ich, złożę raport. Ręce na głowę. Tura mile z 12. Przejęliśmy 3 włóczęgów. Przyjęłam. Puść nas. Zobaczysz, że nie pożałujesz. Zamknij się. Weź tego gówna. Mhm. Za ile będą? Parę minut. Wybacz! O kurwa! Myślałam, że tylko ich obezwładnimy albo coś. O kurwa! Patrz. Chryste Panie. Marlin o tym wiedziała? Po cholerę szmuglujemy zarażone dziecko. Nie jestem zarażona. Nie? Skaner kłamie? Mogę to wyjaśnić. No to lepiej się z tym pośpiesz. Popatrzcie. Nie obchodzi mnie, jak się zaraziłaś. To ma 3 tygodnie. Przemiana następuje w 2 dni, więc przestań pieprzyć. Ma 3 tygodnie. Przysięgam. Czemu by was wystawiała? Nie kupuję tego. O cholera. Tess. Chodą. Chodą! Ruchy! Ruchy! Szybko! Nie, coś tu nie gra. Tak, zauważyłem już właśnie. Kurde. Ciekawe, czy to jest prawda, że ona faktycznie przez te 3 tygodnie się nie przemieniła, ale z drugiej strony też fajnie wiedzieć, że my nie jesteśmy zarażeni. Gotowa? Jasne. Tak. Cholera. Będę ich tutaj. Eli idzie? Tak. Fajnie, że można wszystko pewnie rozegrać, albo po cichu, albo... Nie dajcie się zauważyć. Zrobić za dymę. Trzymajcie Joela. Chodźmy powoli. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyśmy się tutaj wychylali teraz. O, nie. Jezus Maria, jak on mnie nie zauważył? On jest ślepy jakiś? Dobra, będziemy musieli tam na dół przejść teraz. Dobra, to było dość dziwne, słuchajcie. To było naprawdę bardzo dziwne. Wow. Dobra, spieprzyłem to trochę, ale... Tak, spieprzyłem to bardzo. Dobra, wczytajmy ten... od punktu kontrolnego może. Tak, wczytajmy to sobie... Nie, spieprzyłem, to trzeba po cichu zrobić. Nie ma opcji innej, żeby to zrobić. Trzymajcie się z tyłu. Nic tutaj nie widzę. Na pewno tędy przeszli? Do odwołania rozkazu czekamy dalej. Nie dajcie się zauważyć. Chodź mała. Trzymajcie Joela. Spróbujmy raz jeszcze tędy przejść, ale troszeczkę może inaczej to ogarniemy. Zaraz. On jest tutaj. Może po prostu byśmy coś tam rzucili, nie? Chyba nie zaszkodzi. Aha, na niego to nie działa, bo on nie słyszy tego. A jakbym go zastrzelił, to wszyscy się na mnie rzucą od razu, czy nie będą wiedzieli skąd? Może nie zauważą, może też nie usłyszą tego?
Aha, gość jest nieśmiertelny ewidentnie, bo dostał 3-4 strzały w twarz i strzela dalej. I od razu wiedział, gdzie jestem. Więc trzeba to zrobić po cichu. Dobra, przejdziemy się tędy może. Dokładnie. Tu on zaraz popatrzy się znowu. Oj, cofaj się. I myślę, że teraz możemy przejść. Tutaj. I teraz omijam tego gościa. Czemu go teraz nie ma tutaj? Lol. Widzisz coś? Czysto. U ciebie? Na razie w porządku. No czysto to dla mnie jest za bardzo. Dobra, tędy może być problem, ale spróbujmy. Świetnie. Dobra, przeszliśmy dalej. Jak one tak skaczą wysoko? Z wody jeszcze. Dobra, to jest czysto. Słyszę ich przed nami. Nie widzę ich. A tak hałasują. Klikacz? Czyli to są ci zarażeni? Czy kolejna jakaś grupa w stylu świetlików? Dobra, pobiegł już sobie chyba gość. Ale nie, to chyba ci zarażeni się klikacze nazywali. Mówię, coś tam kojarzę, coś tam, jakieś podstawy, jeśli chodzi o grę, to tam coś słyszałem, wiadomo. Jak była premiera, to ciężko było czegoś nie słyszeć o The Last of Us, jak tak dobrze mówiono o tej grze. Ale fabuły to ja nie znam, nie? To co tutaj jest, to jest dla mnie nowość zupełna. Pierwszy raz na oczy widzę. Hałasu narobiliśmy. Cholera, kolejny patrol, ostrożnie. Chodź, Joel. Idę. Pełno ich tutaj. Strasznie. Nie zauważyli nas, chodźmy naokoło. Jak to wygląda? Słabo. O rany. Co my tutaj mamy? Nic. Super. Cegła się przyda. Odwróć ich uwagę. O. Masakra. Dobra, rzucamy tam. Nie! Joel, coś ty zrobił. Boże. Jezu, przepraszam, że to wczytam, ale to jest taka jest porażka, więc szkoda czasu, nie? Dobra, o Jezu, dobra, powtórzymy to. Jaka to była głupota, trzeba było rękę zmienić. Dobra, teraz wiem, co trzeba zrobić, więc nie ma sprawy. Przepraszam, że tak robię te punkty kontrolne. Może to wam się nie podobać kilku osobom na pewno, ale... słuchajcie, to jest zaoszczędzenie czasu, nie? Bo ja tam i tak bym tego nie przeszedł, tu jest ich za dużo. Ja tutaj zginął, mam tylko 8 pocisków, więc... oszczędzam po prostu czasu. Czasu, jaki by był na pewno stracony na... próbę ich zabicia, która na pewno by się nie powiodła. Tam jest dwóch czy jeden? Dobra, no ale spróbujmy może. Żeby znowu nie wczytywać. Chciałem... powinienem to w sumie przez okno jakoś rzucić najlepiej. Lol. Jezus Maria. Naprawdę? Dobra.
Dobra. Tragedia. Chciałem przez okno rzucić. Znaczy, tak pomyślałem w sumie, jak już rzuciłem. Myślałem, że to mogę przytrzymać tym cegłę. Zapomniałem, że ono to od razu zrzuca. Chciałem przez okno rzucić i gdzieś tam, żeby to poleciało i oni by się obrócili wtedy na pewno. Dobra, ten gość cały czas wie o mnie. On wie, że ja tutaj jestem, ale mogę się chyba cofnąć po prostu. Apteczki niamy, cudownie. Możemy się cofnąć po cegłę. Spróbować to jakoś inaczej zrobić, to znaczy... Ja pierdolę. Zapomniałem przełączyć. Rzucić tym. W ten sposób, nie? Nie uda się. Nie da się, już teraz. O, zwrócił uwagę. Ewidentnie. Kurde no. Ale niewystarczająco. O Boże. Ej, tragedia to jest. Czego załatwiłem? Dziwne. Chyba się udało. Nie! Nie udało się. Okej, spróbujmy przejść. Może się uda. Robiliśmy to już tyle razy. Jesteśmy profesjonalistami. Cegłę. No, ja pierdzielę. Jak on mnie widzi cały czas? To jest niepojęte. Super. O. Ja sobie przeszedłem. Ej, one też. Radzą sobie. No dobra. Mamy ten etap za sobą. Dobra, może jeszcze nie. Może jeszcze nie. Jeszcze jest okazja, żeby zginąć. Dobra, teraz mogę powiedzieć, że mamy to za sobą. Zrobiłem to w fatalnym stylu. Ale okej. Okay. Przyzwyczaiłem się do gry jeszcze spokojnie. Wybaczcie mi to. Później będzie okej. Okay, będzie dobrze. Nie no, kilka akcji było okej okay do tej pory. Jeśli chodzi o skradanie jakieś, było dobrze. Rozgranych. Była ta jedna, to była najgorsza do tej pory. Ale udało się, to jest najważniejsze. No, tylko trochę ranny jestem. Trzymaj się blisko. Przynajmniej już nie mokniemy. Zawsze jakiś plus, nie? Czemu nie możemy sobie na przykład tej łopaty wziąć, aby móc kogoś tym uderzyć? To jest dziwne. W sumie to przeładowanie nie ma zupełnie sensu. A nie, aha, dobra. Nie miałem pełnego magazynka, nie zauważyłem. Myślę, że tędy się przeciśniemy. Tak, tylko czy tutaj czegoś przypadkiem na nas nie ma? Jakiegoś klikacza, jeśli dobrze w ogóle... Zrozumiałem to pojęcie, że to chodzi o tych zarażonych. Cholera, kolejni żołnierze. Tu jest ich jeszcze więcej. To jest ich za dużo. Chyba. No, nie wychodźcie z cienia. Ja się skradam, a one sobie stoją, normalnie biegają. Kurde, jak to po prostu potrafi zepsuć klimat delikatnie. No patrzcie, jak one sobie normalnie biegają. Nie, ja mam to gdzieś, nie? Idę tak. I tyle, nie będę się z tym skradać, jak one mają też to gdzieś. Okej. Okay. Oj. Czemu to jest otwarte? Jesteśmy bezpieczni? Nie, wciąż się tu kręcą. Boję się tego. Czekaj, okej. Joel, zobacz, czy jest coś, co nam się przyda. No, przydadzą się. To nam się z pewnością przyda. Tak delikatnie było nam to zasugerowane, że coś tutaj może się znaleźć. I... Tutaj już nic nie widzę, w tym miejscu również, otwórzmy to. Coś tam mamy. O, dwa pociski, cudownie. Cudownie. To chyba akurat dwa zmarnowane teraz sobie odzyskaliśmy. Te, które do tamtego kolesia wystrzeliłem. No i dobra, tak właściwie to jest wszystko, co tutaj mamy. I powinniśmy chyba teraz sobie pójść tutaj. Idziecie? Jest tutaj. Tak jest. Pójdziemy tą rurą. Możemy przejść tędy. Nie oddalaj się. Okej.
Znowu jasno. Kurde, jak głęboko. Czekajcie, czekajcie. Zbieramy się. Wzywają nas z powrotem. Wracamy pod mur. Słyszeliście? Kontynuować załadunek. Ruszać się. Chodźcie. Dziękuję. Chyba już poszli. Słuchaj, jaki był plan? Załóżmy, że dostarczymy cię do tych świetlików. I co dalej? Marlin powiedziała, że mają własną strefę kwarantanny z lekarzami, którzy wciąż szukają leku. Znamy już tę śpiewkę, co też? A to... To, co się ze mną stało, jest kluczem do tej szczepionki. O Jezu. Tak powiedziała? Na pewno tak powiedziała. Weź się odwal, nie prosiłam cię o to. Ja też nie, też. Co my tutaj robimy, do cholery? A jeśli to prawda? Żartujesz. Co wtedy, Joel? Dotarliśmy aż tutaj, więc dokończmy misję. Mam ci przypomnieć, co tam na nas czeka? Rozumiem. Tędy! Jeśli pójdziemy przez centrum, dotrzemy do ratusza przed świtem. Miejmy nadzieję. Proste to na pewno nie będzie. Ciekawe w sumie, czy... Sprawdza z tą szczepionką, czy po prostu tylko tak, wiecie, taki kit jej wcisnęła. Ale z drugiej strony to by i może po prostu chcę ją tam... przeszmuglować, żeby ją uratować. Być może tam faktycznie jednak pracują nad tym. Więc co się stało? Tereny wokół strefy kwarantanny zostały zbombardowane. Chcieli zabić jak najwięcej zarażonych. Plany. Doraźnie. Co to do cholery było? Jest, słyszałaś? Tak. Ale to było daleko. I jesteśmy bezpieczni. To chyba nie był wiatr. Co? Widoki to są naprawdę niezłe. Okej. Cholera, ale wysoko. No, trochę. O, jest i nasz ratusz. Tak, musimy ominąć ten bałagan. W jaki sposób tutaj? To ma być centrum miasta? Raczej to, co z niego pozostało. No, kiedyś to na pewno inaczej wyglądało, nie? Przed tym bombardowaniem. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze tutaj, ten budynek. Czy tutaj przypadkiem czegoś nie znajdziemy? Przydatnego. A, dobra, zejdźmy. A, latarka w sumie mi niepotrzebna była. No to tutaj na pewno już raczej nie powinniśmy znaleźć wojskowych, ale możemy znaleźć tych gorszych, czyli tych klikaczy, tych zarażonych. W sumie nie wiem, co jest gorsze. Chyba ci zarażeni mogą być bardziej nieprzewidywalni. Szukaj dalej. Co to jest? O, teraz już. Trzymaj się blisko Tess. Myślałem, że jakieś ciało. A, to tylko gruz. No, tędy. Nie? A, tym razem... Ej, co się dzieje? Tym razem jest za wysoko, żeby tam wejść. A wygląda idealnie, jakbyśmy mogli się tam wspiąć, no ale okej. Ej, Tess? Okej, słyszałem to. To na pewno nie był wiatr. Gdzie ona jest? Oho.
dawno. Być może. Lepiej stąd chodźmy. To bardzo źle. To bardzo źle. To znaczy, że to coś tutaj cały czas może siedzieć. Teraz zobaczymy jeszcze wyższe piętro. Zbierajmy sobie te części wszystkie. Kurde, jak tu się tam broni lepsze? Zaraz będę musiał sobie, wiecie co, po tym odcinku chyba to sprawdzę nawet na necie, bo... Ponagrywam chyba trochę jeszcze sobie. Kolejne. Amunicję nie bez powodu tutaj znajdujemy. Zobaczmy dziennik. Przeczytajmy. M254E, dziennik operacyjny w terenie 18.08, przybycie do 2438A, brak kontaktu w SO, patrol przemiesza się w kierunku centrum. 21.00, brak kontaktu, 22.18, brak pierdolonego kontaktu. 23.12, szeregowy Atwater zgłasza kontakt, wzrokowy, słuchowy, zarażeni w drugim stadium infekcji w pobliżu zawalonego biurowca. Badanie w przypadku. 26.40, wiele zarażonych kontaktów, szeregowy Atwater zbici w akcji. Otoczony, wycofany do wewnętrznego do wnętrza budynku. Jezu, jakie czytam. Ewakuuje, okej. Okay. Wygląda na to, że zginęli czekając na wsparcie. Wiele kontaktów, to mnie przeraża. Pytanie, czy lecieć do góry, czy iść tutaj? Dobra, sprawdźmy najpierw może to piętro. O Boże. To się poruszę. To mnie zaatakuje. Kurwa mać. Klikacz. Co mu się stało z twarzą? Wyglądał też kilka lat po zarażeniu. Czy oni w ogóle coś widzą? W pewnym sensie. Wykorzystują fale dźwiękowe. Jak nietoperze? Tak. Jeśli zaczną klikać, musisz się schować, inaczej cię namierzą. A, to stąd ta nazwa. Jezu. Mam wrażenie, że ten budynek zaraz się zawali. Suplementy zwiększają twoje umiejętności przetrwania. Tutaj możemy sobie chyba to ulepszyć wszystko, co? Zatrzymaj X, aby stworzyć. A, czyli możemy sobie stworzyć ostrze, albo... Okej. Okay. Umiejętności, maksymalne zdrowie, mamy tylko 5 suplementów, czyli nic na razie z tym nie zrobimy. Okej, okay, dobra. To nie będzie konieczności, żeby patrzeć do internetu, tylko tutaj sobie to można ogarnąć. Powiedzmy, że stworzymy sobie jeden nóż. Okej. Okay. Uwaga na głowy. Oj. To mnie naprawdę niepokoi. Nie tworzymy tego. Cholera, tutaj coś będzie, nie? To jest za duże pomieszczenie. O-oł. Wszystko super. Wszystko jest super. Wszystko, kurde, sypie tutaj. Kolejne przedmioty do stworzenia noża i kurczę, tak myślę. Nie no, tu już nic więcej nie ma. O dziwo. I mogliśmy pójść na górę, nie? Pomyśleć. Ciekawe, czy to jest dobra droga? Jezu! Wow. Nic nie jest? Nic mi nie jest. Poszukajmy jakichś zapasów. No, apteczka by mi się przydała i to bardzo. Ale to była jazda! O, tak. Chodźcie, musimy się stąd wydostać. Kurde, tutaj naprawdę możemy się nieźle teraz rozejrzeć troszeczkę i...
kilka ścieżek obrać. Moglibyśmy tam nawet po tych schodach na górę chyba wejść, chyba że tam nic nie było. Ale to warto rzucić okiem, jeśli będziemy mieli taką możliwość. O! Super! Ej, co jest? Szmata alkohol. Żeby apteczkę sobie stworzyć, dobra. Okej. Stwórzmy ją. Znaczy, użyjmy jej. Pięknie. No, ale całego zdrowia to niestety sobie tym nie zregeneruje. Okej, weźmiemy sobie cegłę jedną może. Zamiast tej butelki, no nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Czym przed, nie wiem, butelka robi większy hałas, ale jak kogoś nią trafimy, to nie dodaje w ogóle obrażeń takich jak... Mam nadzieję, że warto było. Jest amunicja, ale ile? 5 pocisków. Ej, słuchajcie, to naprawdę się opłacało, nie? To się opłacało tutaj to otwierać. 10 suplementów, ale jaja. Dobra. Widzę, że stopniowo tak się chyba, albo po prostu nie zauważałem ostatnio, albo tak stopniowo coraz więcej mamy jakichś, co ja miałem tak tutaj ruszyć tym padem na boki, jakichś terenów, wiem, że teraz wymieniłem tą cegłę, jakichś takich znajdziek, jakichś takich pomieszczeń dodatkowych, do których nie musielibyśmy normalnie zaglądać, albo nawet nie moglibyśmy, jakbyśmy nie wytworzyli jakiegoś przedmiotu. Dobra, słuchajcie. Ja myślę, że to jest dobry moment, odpowiedni moment, żeby zakończyć ten odcinek, ponieważ trwał on już dość długo, ponad 36 minut chyba będzie trwał. Więc dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, zapraszam na kolejny materiał z serii Zagrajmy w The Last of Us. Naprawdę robi się bardzo, bardzo ciekawie, znaczy od początku jest bardzo ciekawie, bo gra się z mocnym przytupem naprawdę rozpoczęła, z mocnym takim akcentem na początek i smutnym bardzo. A teraz cały czas akcja trwa, no i ciekawe właśnie o co chodzi z tą Ellie, jak już uda nam się ją tam dostarczyć. Myślę, że odpowiedź na to pytanie poznamy w następnym odcinku. Zapraszam już teraz, no i do usłyszenia, do zobaczenia. Oceniajcie i komentujcie. Cześć!